Szanowni, chciałem streścić, przepraszam, naszą lekcję na temat zmian stanu skupienia, ale już widzę, że muszę zacząć od tego, żeby się zmniejszyć, bo strasznie dużo miejsca zajmuje, a może się zmniejszy, tak? Co będzie? Nie, już mniejszy być nie może. Muszę się radykalnie zmniejszyć. No i na tym diagramie szczegółowo zajęliśmy się topnieniem i wrzeniem. Taką ekstremalnymi warunkami parowania. Czyli tutaj sytuacją, w której, bo rozmawiamy ogólnie o H2O, rozważamy te przejścia pomiędzy różnymi stanami skupienia na przykładzie H2O. H2O przechodzi ze stanu stałego do stanu ciekłego, a tutaj ze stanu ciekłego przy wrzeniu do stanu gazowego. No i szczególnie robię to z myślą o pracy domowej. Może przesunę się tutaj w takim razie, bo mówiliśmy o notatce, no i ta notatka pewnie powinna się składać z opisu doświadczeń i tutaj mamy skróconą przypominajkę, czy też po prostu przypominajkę, z czego powinien składać się opis doświadczenia. No a tych doświadczeń wykonywaliśmy kilka. Pierwsze miało zilustrować fakt, że przekonać was do tego, że lód topi się w stałej temperaturze pod normalnym ciśnieniem, to będzie około 0 stopni Celsjusza. No i wykorzystaliśmy kalorymetr, takie specjalne naczynie, które jest izolowane od otoczenia po to, żeby nie wymieniało to, co jest tutaj, dzieje się tutaj w środku. Ta substancja, woda czy mieszanina wody z lodem, nie wymieniało ciepła z otoczeniem. No myśmy rozmontowali taki kalorymetr i wzięliśmy z niego tylko obudowę. Tu w środku jest styropianowa, taki styropianowy duży kubek, w który wkłada się kubek aluminiowy i do tego aluminiowego kubka wprowadziliśmy wodę. Uprzednio trzymałem ją w lodówce, żeby schłodziła się tam do temperatury, nie wiem, 6 czy 8 stopni Celsjusza i skruszony lód. Te kwadraciki tutaj symbolizują skruszony lód. Zwróćcie uwagę, że lód pływa w wodzie, więc one są tu w pobliżu powierzchni. No i obserwowaliśmy, co się dzieje. I okazało się, że bardzo długo, dopóki lód, właściwie przez całe dwie lekcje, lód nie chciał się stopić. I temperatura mierzona tym termometrem, jeżeli dobrze zamieszać, no bo woda w temperaturze mniej więcej 4 stopni Celsjusza opadała na dno, ma największą gęstość, więc żeby to, co jest w tym kalorymetrze, miało jednorodną temperaturę, można było mówić o temperaturze mieszaniny wody z lodem, a nie wskazaniach termometrów w poszczególnych częściach tego naczynia, no to trzeba by to było mieszać. No i w zależności od tego, jak dokładny był ten termometr, to tam różne wskazania w okolicach 0 stopni odczytywaliśmy i ważne było to, że ta temperatura nie chciała rosnąć, a jeśli tam raz u jednej z par po prostu wyjęliśmy ten lód, to bardzo szybko pozostała woda zaczęła, temperatura pozostałej wody zaczęła rosnąć aż do temperatury pokojowej. No więc woda, lód pod normalnym ciśnieniem topi się w normalnych warunkach, topi się w temperaturze stałej 0 stopni Celsjusza, no ale można też zrobić interesującą wersję tego doświadczenia i wyobrazić sobie, że czy zbadać, co będzie, jeżeli lód będzie się topił pod ciśnieniem.
Zwróćcie uwagę, że ciśnienie oznacza, że ten lód ściskamy, a lód ma większą objętość niż woda. A, bo gęstość ma mniejszą, pływa w wodzie, więc objętość danej masy lodu jest większa niż objętość tej samej masy wody. No i można rozumować w ten sposób, że jak ściskamy, no ten lód chce zmniejszyć swoją objętość, tak? No ale żeby zmniejszyć swoją objętość, musi przejść w stan ciekły. W związku z tym stąd, jeśli zwiększy ciśnienie, lód będzie się topić w niższej temperaturze, niekoniecznie w temperaturze 0 stopni, nawet w temperaturze troszeczkę poniżej 0 stopni będzie się topić, próbując, no właśnie dlatego, że objętość lodu jest większa niż objętość tej samej masy wody. No i mieliśmy takie doświadczenie, tutaj był to ten zdjęcie pochodzi z zeszłego roku, troszeczkę wyglądało inaczej, ale idea jest taka sama, kostka lodu w środku, w otworze przez środek taki patyk, pałeczka do ryżu, do chińskich dań. Teraz już robią te kostki bez tego otworu, więc trzeba było gwoździem ten otwór wytopić, no ale to się jakoś udało, to nie było trudne. No i drut miedziany, na którym wisi na sznurku 2-kilogramowy odważnik. Ten drut jest ciężki, w związku z tym ciśnienie jest dość duże. Pamiętacie, że ciśnienie to jest siła, w tym wypadku ciężar tego 2-kilogramowego odważnika, podzielić przez pole powierzchni. Pole powierzchni tego przekroju, tego drutu jest bardzo niewielkie. No i tutaj jak się dobrze przyjrzeć, to ten drut już jest zatopiony w lodzie, już się wtopił w ten lód. To znaczy, że pod ciśnieniem, pod drutem lód się topił, a nad drutem zamarzał z powrotem, tak, bo bliskość tego lodu powodowała, że temperatura była 0 stopni i w temperaturze 0 stopni lód zamarzał z powrotem. No i mieliśmy okazję to zademonstrować, więc to jest kolejne doświadczenie. No a potem zajęliśmy się wrzeniem wody w takim czajniku, który nawet wyglądał podobnie do tego, którego zdjęcie gdzieś znalazłem w internecie. Na deseczce w otworze umocowany był termometr, no i włączyliśmy ten czajnik i obserwowaliśmy, że czajnik, woda się już gotowała w czajniku, a temperatura nie chciała rosnąć, tak? Temperatura grzecznie wzrosła od temperatury pokojowej, w której była woda, do 100 stopni Celsjusza. W tym wypadku ten termometr pokazywał rzeczywiście 100 stopni Celsjusza, choć te chińskie termometry, no nie dlatego, że chińskie, tylko dlatego, że kuchenne, i choć mają dokładność odczytu z dokładnością do 1/10 stopnia, to tak naprawdę dokładność pomiaru to jest pewnie kilka stopni, no ale ten rzeczywiście pokazywał 100 stopni Celsjusza i woda się gotowała, 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 a termometr pokazywał stałą temperaturę. Woda wrze w warunkach normalnych, pod normalnym ciśnieniem, w temperaturze 100 stopni Celsjusza. No i tu mamy wideo, które można sobie obejrzeć. Ja link do tego wideo prześlę wam razem z tym linkiem do tego filmu. No i tu można zaobserwować, jak gwałtownym procesem jest wrzenie wody. Tutaj na razie woda dopiero zaczyna się gotować. Za chwilę te bąble zaczną tu unosić się i rosnąć w całej objętości, wody. Widać tu też, jakie planują warunki. Ta gorąca woda dociera do powierzchni, ochładza się gwałtownie i ponieważ w niższej temperaturze ma większą gęstość, spływa na dół i w tym czajniku trwa taki bardzo gwałtowny proces. To wrzenie jest rzeczywiście bardzo gwałtownym procesem. No ale temperatura wody, okazuje się, wrzenia zależy od ciśnienia. No i jeszcze dlaczego tak jest, to powiemy sobie na następnej lekcji jeszcze raz. No ale to widzicie takie efektowne doświadczenie, które wykonywaliśmy też, czy mogliście zaobserwować. Mianowicie, jeżeli wziąć gorącej wody w temperaturze, pobrać w temperaturze tam 60 paru stopni do strzykawki, zatkać otwór strzykawki plastikowej palcem i drugą ręką pociągnąć za tłok, tak żeby zwiększyć objętość tutaj i przez to zmniejszyć ciśnienie, tak? Gaz pod
w mniejszej objętości ma większe ciśnienie. W drugą stronę, jeżeli spojrzeć na ten proces, to zwiększając objętość gazu, można jego ciśnienie zmniejszyć, więc tutaj ciśnienie nad powierzchnią tej wody będzie coraz mniejsze. No i zobacz. Fill the syringe with hot water. Pull the plunger down. Będzie wrzeć. O, widać? Bardzo ładnie widać, że woda wrze. Możemy jeszcze raz to sobie puścić. Widać, że woda zaczyna wrzeć, pomimo że ma temperaturę mniejszą niż 100 stopni Celsjusza. No i tu jest taki niespodziewany komentarz życiowy do tego. To są, jak widzicie, makaron w torebce i na tym makaronie zdjęcie zostało wykonane w Peru. Jest przepis, jak należy ten makaron gotować. No i widać, że w górach trzeba gotować od 12 do 14 minut. La Sierra, Sierra to jest płaskowyż w Peru, natomiast na powierzchni, na wybrzeżu, na powierzchni morza, gdzie ciśnienie jest większe, tylko od 10 do 12 minut, no ponieważ pod wyższym ciśnieniem woda wrze w wyższej temperaturze, 100 stopni, a w górach, gdzie ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze, temperatura wrzenia wody jest niższa, no i dlatego makaron trzeba gotować dłużej. No i ja myślę, że to jest opis tych doświadczeń, które jeśli zawrzecie to w swojej notatce, to będzie to bardzo dobra notatka, tylko ten opis doświadczenia musi być sensowny i systematyczny, taki jaki wynika z tej instrukcji, którą tam pokazałem na tym filmie wcześniej.